Tu mam takiego. Nie, nie, takiego. Nie, ale ten jest za mały. Jaki odrobinę za mały? Tylko mniejszego. O, ten będzie dobry, popatrz. Dobra, mamy takie coś. Jest delikatnie malinowy. To się ostrzy. Mało produktu, Ewa mówiła. No jest mało. Tak jest. Dobra, ja nic nie mówię. Uwaga! Obszerne ruchy. Jak wszyscy widzą. Cześć kochani, ja mam na imię Dorota, wy to oczywiście już wiecie, ale przypomnę jeszcze tylko, że jesteście na kanale Dorota's Freaks, a to jest kolejny filmik z serii Projekt Halloween. Dzisiejszy filmik to nie będzie typowy tutorial, będzie dość nietypowo, będzie oczywiście gość i to gość, którego stali bywalcy na moim kanale na pewno już doskonale kojarzą. Teraz za dużo nie gadam, bo oczywiście zaraz się wszystko wyjaśni. I radzę, przygotujcie sobie popcorn, herbatkę czy na co tam macie ochotę, bo odcinek jak na mnie będzie długi. Ale myślę, a przynajmniej mam nadzieję, że ani przez sekundę nie będziecie się nudzić. Wczoraj zapytałam was o wasze pomysły na charakteryzację z trzech tylko kosmetyków, o to co zaproponowaliście. Co do pytania, to chyba farba biała i czarna oraz soczewki i zakonnica jak się patrzy. Czerwona pomadka, eyeliner, biała farba, tyle potrzeba do zrobienia creepy clowna Pennywise. Sztuczna krew, bardzo jasny podkład, czarny cień lub eyeliner i możemy w prosty sposób zmienić się w wampira. A dzisiaj koniecznie napiszcie mi pomysły na najbardziej obciachowy kostium na Halloween. Teraz przejdźmy już do sedna, a na samym końcu jeszcze rozwiązanie konkursu PH Freaks w tym tygodniu. I tak kochani, oto jest mój gość absolutnie wyjątkowy i specjalny. To jest to mój mąż Rafał, który dzisiaj wystąpi po raz pierwszy w moim filmiku i po raz pierwszy w życiu w zupełnie nowej roli. Niestety albo niestety, ja nie użyję żadnego cienia, żadnej pomadki, nie wezmę do rąk pędzla, ponieważ wszystko to zrobi mój nadworny makijażysta, który debiutuje w tej roli. Ja myślę, że widzowie jeszcze nie wiedzą, z czym to się może wiązać. Co wrażliwszych prosimy o wyłączenie odbiorników. Opowiedz, co będziesz dzisiaj, bo czym będziesz się inspirował? Czym będę się inspirował? A raczej kim? Znaleźliśmy na internecie taką małą youtuberkę, ale robi naprawdę fantastyczne rzeczy, niszowe. Jak ona się nazywa, pamiętasz? Jeszcze raz. Powiem, jak ona się nazywa? Potwór z bagien, coś takiego. Potwór z czerwonej krainy. Laguny. Oczywiście chodzi o królową YouTube'a, polskiego YouTube'a, czyli Ewę z Red Lipstick Monster. I jej propozycję na Halloween z zeszłego roku, która obojgu nam się bardzo spodobała. Rafał widział tą charakteryzację, efekt końcowy, ale kompletnie jeszcze nie widział tutorialu, także ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Będziecie tutaj świadkami na żywo, jak Rafał po raz pierwszy zobaczy tutorial i będzie go próbował odtworzyć. Ja jedyne co zrobiłam, przyznaję się, wybrałam już mniej więcej kosmetyki, których będzie musiał użyć, żeby mi tu nie rozwalił całej pracowni, ale Rafał w ogóle kompletnie nie wie jakby co z czym się je, więc polegamy na tobie, Ewa. Musisz to Rafałowi dobrze wytłumaczyć. Nie. Ja się boję. Ja rezygnuję. Dobra, no to puszczamy tutorial, zagłębiamy się w niego i będziemy mniej więcej w takim... Ja tylko technicznie powiem, że tutaj mamy lapka i Rafał sobie to będzie oglądał, tak. Tu są wszystkie kosmetyki, tutaj. Tu jest modelka, tu jest artysta. Dajemy. Tworzy. Proszę bardzo, pyk. Łatwe? Ba, Cikuś, nie? Fajne intro. Fajne intro. No, niezłą makijażową podróż. Zacznijmy od podkładu. Okay. Oczywiście standardowo na całą twarz. Dobra, zaczynamy od podkładu. Co to jest podkład? I w kropelkach potrzebujemy. Ten kropelka jest podkłady z Catrice. Nie żal ci? Nie, to nie są drogie rzeczy, Rafał akurat. Także dobrze, że Ewa takich właśnie używa, tylko nie wiem dokładnie, który to jest odcień, ale to masz zadanie, musisz dobrać odcień do mojej twarzy. Ale to ja to robię od razu. Ten. Tak? Ten jest bardzo dobry, taki. Nie żal ci tej bluzki? Bo to nie, nie. To może skapnę. Czekaj, może śliniaczek. Ja nie. Dobra, mam. Teraz zrobimy jak ten prawdziwy vloger, youtuber. To jak prawdziwy vloger, to musisz sobie tak ręką zasłonić. A, proszę bardzo. Tak. To jest i kolor. 24 godziny to trzeba robić.
To ja nie wiem, czy my mamy tyle czasu, ale to najwyżej pomaluję cię i zostawię do wyschnięcia. Dobra, mnie cały czas kusi, żeby Rafałowi coś tu podpowiadać, ale nie, umówiliśmy się, że nic, nie, żadnych podpowiedzi. Spokojnie, czekaj. Jakie nowe wrażenia? Gdzie ona to nadawała? Czoło? Na drodze, nie? Dobra, wystarczy, co? Najwyżej się dołożysz. Dobra. I teraz... Można, to jest dozwolone. Można? Można. Dobra, i teraz co, tym? Tak? Tak? Jak uważasz? Masz tu też gąbeczkę. No. Jest pięknie, dobra. I teraz... Wszystko dokładnie, okolice nosa, tak? Jedziemy dalej. Dobra, teraz... I mówię, zrobimy to w pół godzinki. ...oraz pod oczami taki, który jest dużo jaśniejszy. Teraz... Po co? Czekaj, co my teraz co ja mam zakres, ale ty jesteś doskonała. No ale pod oczami się przyda. To jest dokładnie ten. Mamy dokładnie ten. Będzie ładnie, będzie pani zadowolona. No na pewno. No tak popatrz, gdzie ona to daje. Popatrz. Oczami taki, który jest... Nie, aż tak dużo nie musisz, bo on jest bardzo wydajny. Co? Jest fajnie. Fajnie? Ja nie wiem, że tak fajnie. Okay. Dobra, i teraz mam tutaj już tego rozsmarować, tak? Dużo jaśniejsze. Rozsmarowałem. Ale pięknie. Dobra, dawaj drugie. Ale ta ręka mi coś tu nie chce współpracować na tej drugiej połowie twarzy. No to czekaj, ja się przechylam. A czemu ty otwierasz oko? Ty się nie boisz? Nie, to trzeba się tak, Boga nie boisz? Dojechać. Nie mocno dziabiesz tym. Jak mocno? W sensie tak... No, makijażystki tak raczej nie robią, ale to jest ale twój ten... styl. No właśnie. No. Czekaj, dobra. Powiedzcie mi, to jest dobre, nie patrzę w podgląd. Dobrze jest. Jest dobrze, na pewno jest dobrze. Na pewno jest dobrze, bardzo. I co, dalej? Dalej, no jedziemy. No. Okay. Trudne słowo usłyszałem. Teraz to wszystko trzeba pięknie utrwalić i zbejkować pudrem sypkim. Porządnie w dużej ilości pudra. To masz puder sypki? Proszę nie rozsypać. Bardzo sypki? I co mam teraz z tym zrobić? No, zbejkować. Co to znaczy? Dobra, no to co zrobiła? Wcisnęła to, tak? Wklepała. No, wzięła wklepała, no. Warstwę konkretną i tak, żeby ta warstwa została potem na tym, nie? Bo to się w ten sposób tak wżera w ten podkład i się łączy. Super. No i co? I mam co z tym zrobić? No klepać. Widziałeś. No dobra, klepać. Tak, w sensie tak wcisnąć. Dobra. Jezus Maria, jak to się sypie. Bo to jest puder sypki. Przepraszam. Ale to się w ogóle tak nierówno robi. Nie patrz. Nie patrz. Nie patrzę. To jak potem strzepiesz pędzelkiem, to zostanie po prostu. Ty mnie klepiesz. Masażyk. Dobra, ja nie patrzę. Nie. I tak jestem ślepa, ledwo widzę. Już? Tak zrobione? Okej, zajmijmy się oczami. Pierwszy krok to baza. Znajdź tą bazę. Ja już ci nic nie podpowiadam. Glitter primer. Brawo. Dobra. Baza, tak? Baza. Wprowadzam ją równomiernie po całych powiekach, aż pod same brwi. Teraz Tak? Lajcik. Tak robiła, tak? Pyk, pyk, pyk. Tyle? To chyba za dużo. Za dużo? Aha. Co ty gadasz? No, ale dobra, ja się nie wtrącam. Dobra, cicho. Na powiece? Na obie powieki, tak. Klepać aż do brwi. Aż do czego? Aż do brwi, tak. Klepać, a aż... Aż do brwi do góry? No tak, tak. Na całą powiekę. Powieka. Matko, aż do... to powieka aż jest dotąd? No. Czy ty wklepujesz? Nie. A to... Klepanie jest ważne pod makijaż. Ała, moje oko! Cicho, czekaj. Subtelnie. Ale sztuka wymaga poświęceń, czekaj. Tak, widać? Ale teraz nie otwórz oka, wiesz? Nie otworzę. Jest? Dobrze? Tak? Okej. Dalej. Mocę poszapego pędzla i pudru, którym utrwalałam twarz, przypruszam i matuję całą okolicę pod brwią i załamaję powieki. To... Że używa tego pudru co wcześniej? I puchatego pędzla. Dobra. Ja nie wiem, gdzie to się kończy, gdzie się zaczyna.
To jest bez sensu, tego nie widać praktycznie wcale. Ale, ja bym pominął ten krok. Ale kochanie, potem ci się będą kleić cienie do tego, a to ma, a mają sunąć. Dobra, cicho. No tylko ci mówię, po co to jest. Ale to ty mi spoilujesz. Ale to rób co Ewa każe, a nie mów mi, że trzeba pominąć. Cio. Klient. Nasz pan. Ja jestem klientka. Klient się nie zna, oddaje się w ręce profesjonalisty, a nie mądruje. Proszę bardzo. Jest przyprószone, ale blada jakaś taka no jest. No strasznie jestem blada. No nieistotne. Dobra. Jedziemy dalej. Nie mamy dokładnie tych samych produktów, więc będziemy musieli jeszcze, wiesz... Improwizować, no dalej. Improwizować też. Nabieram waniliowy matowy cień i delikatnie zaznaczam nim załamanie powieki. Waniliowy matowy cień. Tada. Teraz co? I to po prostu wystarczy, że tu przyłożę i to no, będzie sprawdź, malować? No sprawdź. Nic. Pokaż. Dobra. Załamanie powieki no? To jest ta no dobra, ten dobra, brzeg dobra. Między... Zaznaczam ci załamanie powieki, uspokój się. No tak. No właśnie, właśnie. I chyba, czekaj. Bardziej, może to... tak bardziej, w sensie. Ale jak ja mam to robić, jak ja siedzę tu, a ona tam? O, wspaniale. Doskonale. No bo teraz na puchacza, troszeczkę tylko mniejszego, nabieram intensywny malinowy cień. Blenduję go w zewnętrznym kąciku oraz w załamaniu. Idzie go tutaj naprawdę... Tu mam takiego. Nie, nie, takiego. Nie, ale ten jest za mały. Jaki odrobinę za mały? Tylko mniejszego. O, ten będzie dobry, popatrz. Dobra, mamy takie coś. Jest delikatnie malinowy. To się ostrzy. Mało produktu, Ewa mówiła. No jest mało. Tak jest. Dobra, ja już nic nie mówię. Uwaga! Obszerne ruchy. Tak, wszyscy widzą? I tu w załamanie powieki. Powieka się aż załamała. Dobra, i co? Wierzę w ciebie. Ale czuję, że bardzo nisko zjechałeś pod oko. Ale gdzie zjechałem pod oko? Nie, nie zjechałeś. No, troszeczkę, no. Dobra. Ale ma być łatwiej, pamiętaj. Czekaj, ale gdzie otwierasz oko? Nie jest aż takie ciężkie, jak się wszystkim wydaje. Patrzcie. Każdy może. Każdy może. A jak mi to się sypuje, to co mam zrobić? No to za dużo produktu masz. No. Na włosy prawie. Kurwa, gdzie ty tym pędzlem na policzek? Sierzyło. Tak, kapasowie. Jest na pewno ten kształt, tak? Kapasowia style. A jak ci wbrew wjechałem, to teraz... To za daleko dojechałeś. To nie jest takie trudne, naprawdę. Nie? To no. Jest... Naprawdę, polecam. Tak. Jestem zadowolony z tego. Okay. Na pierwszy raz, ty się czuję, jakbym w kręgle wygrał, bo kiedyś pamiętam, bo poszedłem za pierwszy raz na kręgle i wygrałem. Okay. Ja pierwszy raz grałem w kręgle, to właśnie teraz czuję się podobnie. Jak grałem w kręgle i wygrałem, a wygrałeś. Nigdy w życiu wygrałeś nie grałem. Życie. Bardziej dramatyczny ten w sensie. Chcę jednak, żeby te odcinki były pomalowane jak standardowe smoki przecież. O, to nie są standardowe. Dobra, czas na ciemniejszą, bardziej przygaszoną czerwień. Załamanie powieki oczywiście, bo chcę tutaj stworzyć iluzję właśnie pogłębienia tego koloru. Widzisz, wewnętrzny też dała. Okej. Okay. Czyli powieka, zewnętrzny kąt, wewnętrzny? Zewnętrzny i wewnętrzny. Dobrze. Ten czerwony może być? Ten? Chyba tak, chociaż on ma drobinki, ale... Mi nie przeszkadzają. Ale ja ci już do tego zewnętrznego kinowaliłem tego... No, ale to powinien się i tak tam znaleźć. Ale ładnie. Ładnie. Okej. Ja nie patrzę. Jestem zadowolony. Pędzlu bez dokładania wyciągam razem z jaskółką. Na miękko, z kim? Bez żadnych... W sensie, widzisz, taki kształt musisz zrobić taki. Dobra, czekaj za chwilę. Co no? Przecież bym miała makijaż oka na skroni. Ale co ty gadasz, no? Wiesz, tak się robi. Tak. Na Halloween można wszystko. Muszą być tak idealnie takie same, nie? Nie, nie. To są siostry, ale nie bliniacze. No właśnie. Puchatym, ale już dużo bardziej zwartym pędzlem nakładam ciemnobrązowy cień i idzie on w zewnętrzny kącik. Rozmywam go delikatnie w stronę jaskółki i bardziej precyzyjnie w zagłębieniu powieki. Tak, żeby lekko było widać to odcięcie. Pędzel, pędzel. A ty już mi pod brew chyba jedziesz. Głupie pytanie. Ha! Ale patrz co robię, nie zamykasz oczy. To ratuj, masz inne pędzle, inne cienie, ratuj to. Zostaw, nie patrz. Dobra, drugie. Może drugie się uda. Ujdzie.
Widziałem gorsze. Czarne cięcie ostatnie, tam górnej powieki i nagładam go w samiutkim kąciczku. Z nim to naprawdę tylko kilka ruchów. Ale co on robi? Ale co? Czarny cień. Czarny? To ja tu miałem zrobić taką kropkę, tak? No nie kropkę, tylko tam tak rozetrzeć w stronę tamtego zagięcia. Tak, tak. Dziaby. Zdecydowanie przy makijażu twoim mottem nie powinno być dziaba. Perfekto. Już w twojej twarzy zaczynam widzieć coś takiego, gorzej już nie będzie. Ja niewiele widzę. Na tyle, ile widzę w podglądzie, to jestem taki smutny piesek. Ale... Dolną powiekę zaczynam od ciemnej czerwieni. Całutka, aż prawie do wewnętrznego kącika. Nie boję się też zejść nią bardzo nisko. No, czyli całą dolną na czerwono. Spróbuj to robić tak, mogę? Hmm. Żeby, widzisz, od dołu malować. Mieć ten pędzel tak... A nie tak? Nie, właśnie nie tak. Ona zaczynała od zewnętrznego kącika. Zawsze zaczynamy od zewnętrznego. No, bo tak. Mało. No, nie do oka. W trakcie jak maluję, to ja nie widzę tego, że to zostaje, tylko dopiero potem jak przestaję malować, wiesz? Ała! Co? Nie bój się. W rękach profesjonalisty. Great. Tak? Jedziemy dalej? Mhm. W rzęsach, w zewnętrznym kąciku wydaje czarne. Dzięki temu tworzy się przestrzenny efekt, a oko wydaje się bardziej okrągłe i większe. Ale to od zewnętrznego jedziesz aż do tego, nie? Tak wiesz, o co chodzi. To coraz mniej ma być tu. To się nazywa rozblendowanie. Dobra, ja nie chcę nawet wiedzieć. Ej, ręka ci się drze. On tak wygląda. Tu masz, rozcieraj to. Trójwymiarowo, no. No, miało być. Miał być trójwymiar. Ja nie wiem, w podglądzie to wygląda bardzo dobrze. No, nie wiem, to jest taki telewizyjny makijaż. Ja bym powiedziała, taki teatralny, to taka scena. Ten duża. Z daleka to wygląda jak makijaż Maryli Rodowicz. Nie? Nie, serio. No, bardzo ładnie. Tak? Dawaj. A co wklepuje go w środek powieki? Do góry wyciągam go praktycznie pod samą brew i na boki delikatnie wyłagadzam go tak, żeby znikał miękko w niewidoczny sposób. Jeśli chodzi o żuczkowe pyłki, to dokładnie takiego nie mam, ale pokażę ci, co mam. Taki dejm. Podobny do tego. Tam, tam, tam. Patrzcie, jak oddaję. Fajnie. Jak to elegancko wychodzi. No to bym cię całą tym opierdzielił, to najlepszy efekt daje. Matowym, prawie białym cieniem rozjaśniam kącik wewnętrzny oka. To jest jedyny jasny punkt po prostu tego, ale... A ty masz otwarte mieć? No mogę mieć, no. No to w ogóle chyba wszystko robi na otwarte. No chyba tak, bo sama maluje. Siebie maluję. Dobra, następne oko. I następne, i masz znowu. Ja wiem. Dalej? Dalej. To skup się. Jak będzie trudno teraz? Nie wiem. Łapię za liner do brwi i wypełniam. Nie mamy linera do brwi, ale mamy farbkę do brwi i skośny pędzelek. Robię to tworząc tylko i wyłącznie pojedyncze włoski. Brew ma być dziko rosnąca, gęsta. Oj, czuję, że będzie dziko. Tak to robi, patrz. Sztachety trochę, nie? Dobra, zostaw! Co ty robisz? Cicho. A to ma być taki krzyżyk? Czy to ma być jaki krzyżyk? Krateczka? Jaka krateczka, kurwa? Jaka krateczka? Mają być włoski! Wszystkie w tę samą stronę! Ale włoski, no. Mówiłam! Odciskaj na ręce. No, mój zdaniem jest doskonale. Okej, jak wilkołaczo. Miały być te no. Dzikie. Są bujne, no. Bujne, okay. Dziko rosnące. Tuszowanie rzęs górnych, dolnych, a to może zrobię sama. I oczywiście nie. Klejki, wiadomo. Jedne z większych, a jak, żeby inne. Wiesz, co to oznacza? Co? Że mam mi doklejać rzęsy. Spoko. Dobra, ale może wytuszuję sobie naprawdę sama, okej? Okay? Nie. Ale czemu? Ty wytuszujesz. Bo to można naprawdę krzywdę komuś zrobić w oku.
Boisz się? No. Pozwalamy mu? No dobra, tuszuj. Co ty robisz? No pomagam ci. O! Boję się. To będzie to funny moment. Będzie very funny. No, muszę mrugnąć. Nie mogę, to mam prosto przed okiem, nie da rady. Boję się tego strasznie. Nie, ci oczu nie tuszował nigdy. Nie. Nie? Nie no, tuszowały koleżanki, ale nie robimy tego tak. Nie. Dobra. Nie mogę. Czyli co, rezygnujesz z wyzwania? Ale nie rozśmieszaj. Naprawdę? Nie mogę, dobra. To jest takie straszne. Wiesz, co cię teraz czeka? Rzymsy. Rzymsy? O Boże. Podpowiedzieć ci coś? Wiesz, nie, spoko. Widziałem, jak kartofle to robi. Tak. Idzie to. Tak. A? Ale tym na otwartym oku? Nie, nie, na zamkniętym, ale ja muszę. Ale czekaj, żeby ludzie widzieli, jak zrobię krzywdę, to żeby się to chociaż nagrało. Na linii rzęsy nakleiłeś dobrze? Tak. Czy jest, wiesz, dwa rzędy rzęs są teraz? No teraz są dwa rzędy rzęs. Ale powinno być już tak jakby razem. A, panie, ale ładnie zrobiłem. Okej. Okay. Uhu. Nawet nie łzawię, nic, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Okay. Otrzepuję pudr z bakingu miękkim, tak? Czas na bronzer i precyzyjny pędzel do jego nakładania. Konturowanie zaczynam od policzków i będzie ono naprawdę dramatyczne. Nie musisz powtarzać dwa razy, Ewa. Na skronie i na szczyt czoła. Dobra, zacznijmy od początku. Żuchwę, skronie i szczyt czoła. Proszę państwa. The balm. Balm, pciąg. Jeszcze tu. Skronie. Ale nie takie plamy, no! Jakie ładnie, odwróć się! Rozcierać. Teraz się zaczyna tak naprawdę zabawa. Znajduję środek oka i od tego miejsca, nie dociskając mocno linera, rysuję pionowe, długie kreski w dół. Że formuje się, można powiedzieć, taki ostry trójkąt. Nie, to już z górki. Mieszu. Okej. Okay. No co? Tak? Jest trójkącik? Tak. Nie, ale ten jej tak cieniej malował, no. Prawciu, popatrz. Dobra, ale pokażę ci coś. Pokażę ci pik! Ale rozumiesz, że on inaczej na twarzy ale maluje? Ale to samym czubeczkiem! Dupeczkiem! A, przestań. Proszę, maluj czubeczkiem. U mnie tak solidniej jest, no. No, na pewno. Mocniejszy jest ten efekt. Okej. Okay. Czas na usta. Zaczniemy od zneutralizowania ich koloru, klepuję je i blenduję tak, by utworzyły miękką granicę, ale mocno wyjechały poza naturalne kontury ust. Neutru. No bo to... Jedziesz z dołu do góry, żeby się rozblendowało! Dobra, ale masz takie ząbki, pomóc. Masz takie ładne. Dalej? Łapię za mój eyeliner i rysuję linie przedłużające uśmiech. Żeby całość nabrała większego dramatyzmu, mój uśmiech przystacza mi w zęby, dosłownie, takiej czachy. Nohal, naszą ulubioną czerwienią, maluje teraz nosek. Uważam, że to totalnie obowiązkowy atrybut tej postaci. Tak już rozblendowany, bo Ewie to były... Nie, to zrobię. Na Duraline przykleić grafitowy brokat. No więc na środek noska wklepuję Duraline i na niego błyszczące iskierki. Mamy Duraline? Duraline mamy. Gdzie? Szukać. Nie, no był tu. Był tu obok tego... O, jest. Widział? Tak.
pięknie. Wyglądasz głowy? Mhm, lepiej. Nadchodzę. Nowy beauty vlogger nadchodzi. Teraz bura lajna i oczywiście ten sam brokacik. Na resztówki tego glitera rozpraszam bardzo delikatnie w pionowych liniach. Ale ten baking to pewnie ci mi wyszedł. Teraz co, idę umyć łapka, rozpiąć włosy i przywdziać specjalnie zamówiony kapelusz na tę okazję. Z Allegro za dosłownie 12 zł. Ja nie mam specjalnie zamówionego kapelusza. Znajdziemy jakiś? Ale powiem ci, super to wygląda. A może być ten kapelusz? No. Boję się. No koniecznie nie. Wow! Ładnie, nie? Nie. No jak to nie? Nie, no koniecznie, przepięknie, no pięknie. Wiesz, mi się najbardziej podoba? Najbardziej mi się podoba nos. Zgodnie mi się przyszedł nos. Fuck you, a... No, ty szuka pozytywów. Nie, no nie, nie, z daleka jest naprawdę dobrze. No. Ale te brwi w ogóle, jak ty to zrobiłeś? Nie, ale ta jest bardzo ładna. Ładna, nie? Ta jest brew, no, naprawdę widzisz, spoko. Tą pierwszą robię, w ogóle ta lewa strona jest cała. Wow, sztachetka. Ale wiesz co, jestem w największym szoku? Że jak rzęsy przykleiłeś. Naprawdę wyglądają? Dobrze. Ja pierwszy raz jak przyklejałam rzęsy, to nie poszło mi tak dobrze. Nie, no kochanie, jestem z ciebie bardzo dumna. Kochanie, ja jestem oczywiście bardzo ciekawa, co wy sądzicie o tym, jak poszło Rafałowi. Ja jestem bardzo dumna, porodził sobie chłopak, że nie było łatwo. Dziękujemy Ewie za bardzo skrupulatny, dokładny, rzetelny, tutaj bez wątpienia da się. I napiszcie mi koniecznie, czy chcielibyście zobaczyć Rafała jeszcze w jakichś wyzwaniach na moim kanale. Tak, czuję, że powiedzą tak. Ja bardzo żałuję, że nie możemy iść teraz na tę imprezę. Bo dzieci śpią. Chociaż w sumie idziemy. Dzięki wielkie i... Buziaczki. Buźka! Pa! A jeśli chodzi o konkurs, to oczywiście jak zwykle nie zawiedliście w tym tygodniu. Wrzuciliście bardzo dużo ciekawych charakteryzacji, mimo że nagroda będzie w tym tygodniu niespodzianką dla osoby, która ją zdobyła. Oto kilka prac, które bardzo, bardzo przypadły mi do gustu. A nagroda w tym tygodniu wędruje do Diany Boruc za to, że udało jej się uzyskać naprawdę demoniczny efekt, którym na pewno zawojuje każdą imprezę halloweenową. I to tyle na dzisiaj. Widzimy się już za kilka dni.